Panie trenerze, dzisiaj z tego co widać mały research przed tym co za dwa tygodnie. Jak panu podoba się obiekt pod Błyskidzia? No znam obiekt, więc tutaj nic dodać, nic ująć. Dla reprezentacji młodzieżowej naprawdę to jest fajna, myślę, będzie atmosfera, fajny obiekt, więc nic, tylko grać. Kwestie organizacyjne też już pan zdążył poznać, jak wyglądają szatnie, jak wygląda zaplecze? Tak, znam to wszystko, więc akurat to dla mnie nie jest nowość. Ja tu bardziej się skupiam na zasady obserwacji zawodników, te sprawy merytoryczne, przygotowanie do treningowych kwestii, więc znam Bielsko, znam obiekt, więc wszystko jest okej. Właśnie o zawodnikach. Jest taka możliwość, że któryś z piłkarzy Podbeskidzia pojawi się właśnie na tym meczu tutaj za dwa tygodnie w pana kadrze? No możliwość jest zawsze, nie chciałbym wychodzić przed szereg, bo ogłosimy sobie skład dokładnie w poniedziałek. Wiadomo, że ta reprezentacja jest podporządkowana reprezentacji U21 i oczywiście pierwszej, tak? Bo jeżeli ktoś pójdzie do pierwszej z reprezentacji U21, to wtedy od nas jeszcze zostanie ta kadra uszczuplona, tak to nie wiemy dokładnie jeszcze jaka to będzie osoba. Natomiast faktem jest, że ogłoszenie składu jest w poniedziałek. Wszyscy mają szansę, dlatego tu jestem. Ja tutaj obserwuję zawodników i pod Beskidzia, i w Chojniczance, bo w Chojniczance też dwóch zawodników jest, którzy gdzieś tam są w kręgu zainteresowania. No to nic. Widzimy się za dwa tygodnie i oby to spotkanie z Anglią było zwycięskie. No, liczę, że będzie dobry mecz, dobre widowisko. Na pewno Anglia mistrz świata, to na pewno będzie ciekawie ich zobaczyć. No i przede wszystkim skonfrontować z zawodnikami, którzy są u nas.